Niemcami niewyjaśniona była sytuacja aż do zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego oraz decyzji w mocach zachodnich, żeby Wielkopolskę przyznać Polakom. Potem Śląsk, trzy powstania śląskie. No i oczywiście agresja bolszewicka. Przecież już na początku stycznia 19 roku bolszewicy zajmują Wilno. A w armii nie ma. Jest 9 tysięcy tej siły zbrojnej, prawda, przy Radzie Regencyjnej, ale to wszystko powstaje po prostu jak Feniks z popiołów. PLW, przestaje wychodzić z konspiracji. Kombatanci tworzą swoje oddziały, są korpusy na wschodzie. To wszystko się tak jednoczy. Ogromny dynamizm sytuacyjny z pańskiej wypowiedzi wyziera, ale coś chciałabym na coś konkretnego wskazać. Co według pana było tym najważniejszym budulcem drugiej Rzeczpospolitej? Chodzi o silne przywództwo, chodzi o tę atmosferę triumfu, o której pan redaktor wspomniał na początku. Proszę pani, to było ze wszystkich wspomnień, wynika ten ogromny entuzjazm, ale powiedzmy tak, że bez pracy, takiej organicznej, Polska by nie powstała. Na przykład nie docenia się działania Rady Regencyjnej w Królestwie Polskim, a przecież wtedy powstały zręby tutaj prawdziwie polskiej administracji. Powstał zalążek siły zbrojnej i sztabu generalnego na czele z Tadeuszem Jordanem Rozwadowskim, wspaniałym oficerem, generałem już wtedy. Powstał na przykład istniejący do dzisiaj Dziennik Urzędowy Monitor Polski. A co więcej, na przykład Jaki Niedziałkowski był urzędnikiem Rady Regencyjnej i przygotował ordynację wyborczą. Kiedy naczelnik państwa ogłosił wybory, to po prostu jego towarzysz partyjny Niedziałkowski wyjął projekt ordynacji z szuflady i dał naczelnikowi i natychmiast rozpisano wybory. Przez Sejm Ustawodawczy zbiera się już w styczniu 2019 roku na podstawie tej ordynacji. Więc wie pani, tej pracy organicznej bardzo dużo było, że nie będziemy sięgać jeszcze dalej. Jednocześnie mówimy o tym marszałku Piłsudskim, który rzeczywiście ogłasza już po kilku dniach tutaj pobytu w Warszawie niepodległość Polski. Jest to nadane przez radiostację znajdującą się zresztą na Stadeli Warszawskiej, wojskową radiostację niemiecką, która tutaj została. Idzie w świat taka wiadomość, ale jednocześnie na przykład Francja wcześniej uznała za przedstawicielstwo polskie Komitet Narodowy z Romanem Dmowskim. Ale to wszystko, to szybko dochodzi do porozumienia. Po prostu Komitet Narodowy Polski jest reprezentacją Polski w czasie rokowań pokojowych. I ta druga postać wielka to jest Roman Dmowski. Bardzo często przeciwstawiany Piłsudskiemu. Pod wieloma względami słusznie, ale w innym okresie, w innych sprawach. A tutaj mamy te dwie wielkie postaci, które współpracują ze sobą. Ignacy Paderewski, znakomity pianista, ale przyjaciel Woodrowa Wilsona, który jest znany na całym świecie. Jego działalność razem z Dmowskim w Paryżu niezmiernie ma istotne znaczenie dla Polski i w tych pierwszych dniach, i później, kiedy jest sprawa ukraińska, kiedy jest sprawa niemiecka. To jest po prostu nieocenione zupełnie. Mówimy o sytuacji politycznej, a sytuacja gospodarcza jak wyglądała? Proszę pani, no na przykład Rada Regencyjna stworzyła pierwszy bank emisyjny w Polsce. Była to Polska Kasa Pożyczkowa, jak również walutę w postaci marki polskiej. I to istniało aż do 24 roku, czyli do reformy Władysława Grabskiego. W jakimś stopniu uporządkowało to uroczystości państwowe z udziałem prezydenta, bieg niepodległości i trzy duże marsze. Tak dziś w Warszawie będzie obchodzone święto niepodległości. A dla kierowców stolicy i pasażerów komunikacji miejskiej dzisiejsze wydarzenia oznaczają duże utrudnienia w jeździe po mieście. Kilkadziesiąt autobusów i tramwajów zmieni trasę, ulice w centrum będą zamknięte. Szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry z wizytą na Antarktyce będzie rozmawiał z naukowcami o skutkach zmian klimatycznych w tej części świata. Więcej informacji o 10:00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Nie była Polakami niepodzielona etnicznie, prawda? To były mniejszości narodowe. Najlepsze radio obojętne były Rzeczpospolitej przeważnie. Z wyjątkami oczywiście znacznymi, ale jednak.
Następnie mieliśmy też nieustające nieprzyjaźnie. Święto niepodległości. Agnieszka Lichnerowicza w studiu, dr Marcin Napiórkowski, semiotyk kultury z Instytutu Kultury Polskiej UW, też autor bloga Mitologia Współczesna. Rozmawiamy o dobrodziejstwie, tak bym chyba powiedziała, dobrodziejstwie takich dni jak Święto Niepodległości i też dobrodziejstwie tego, że marsze są różne i różni ludzie wybierają sobie różne marsze. Tak, teraz pewnie zbrutalizuję, ale chciałabym podsumować pierwszą część naszej rozmowy, w której mówił pan, że takie marsze dają możliwość ekspresji, wyrażenia swoich poglądów, emocji, swojej wrażliwości, również tym, którzy nie odnajdują się w takim podziale partyjnym, który rządzi naszą debatą czy wyobraźnią na co dzień. Tak, albo tymi, którzy w ogóle nie odnajdują się w polityce, które jakby należy do ekspertów, ludzi, którzy potrafią pięknie mówić, czasem prawdę, czasem ściemniać. Bardzo wiele ludzi w Polsce, to bardzo wiele badań, także moje własne badanie pokazuje, mają utratę uczucia sprawczości, znaczy czują, że niezależnie od tego, czy będą ciężko pracować, czy lekko pracować, czy walczyć, czy nie walczyć, nie mają wpływu na rzeczywistość. Tymczasem taką materializacja polityki, wyjście na ulicę i albo robienie wspólnie, bo przecież marsze są bardzo różne, nie tylko 11 listopada, albo robienie wspólnie fajnych rzeczy, nie wiem, picie herbaty, jedzenie kanapek, pozwala fizycznie się łączyć. Badania potwierdzają, że ludzie w takim razie biorą udział w tym święcie na różne sposoby. Tak, to jest oczywiste i te badania dotyczą nie tylko tego marszu, tylko bardzo wielu różnych aktywności w przestrzeni społecznej. Stąd no, piszę, czy mówię o w ogóle umarszowieniu polityki, która swoją drogą nie jest tylko Polska. Warto te nasze marsze włączyć w ten szerszy międzynarodowy kontekst, choćby było Indignados, Arabskiej Wiosny. To wszystko przecież zaskakująco podobny sposób posługiwania się przestrzenią publiczną, które jednocześnie są fizyczne, materialne i nieustannie zapośredniczone przez media społecznościowe. Ale to ciekawe, bo dał pan przykład, nie wiem, jak bardzo intencjonalnie, a jak nie, jednak ruchów, marszów, aktywności wymierzonej w system, czy w establishment, to znaczy takiej niezgody i buntu. Ludzie, którzy mówią, coś tu nie gramy, chcemy jakiejś zmiany. Zasadniczo, podstawowo cechą marszów jest to, że jednak marszerujemy, żeby wyrazić protest przeciw czemuś. Nawet dziś, jak sądzę, jeśli przyjrzymy się uważnie, a zadałem sobie trud, żeby to zrobić, retoryce organizatorów tego głównego Marszu Niepodległości, pierwszego oryginalnego, prawdziwego, organizowanego przez Młodzież Wszechpolską i ONR Oddział Mazowsze, ten marsz ma bardzo wyraźnie retorykę skierowaną obronnie. Polska bastionem Europy, nawiązanie do tradycji antymurale, przedmurza, figura husarii, która patronuje, jest bardzo szczegółowy opis na stronie epitef grali husarze. To jest jednak figura zwrócona przeciw jakiemuś nieobecnemu, niekoniecznie wizualizowanemu i wspominanemu wprost, ale wrogowi. I tym wrogiem może być polityczny establishment, który tłamsi uczucia narodowe i wiele może być Facebook. Wiele się udało, ale bardzo ważnym wrogiem jest Agora. Nie doszło do skutku, no bo przecież pozdrawiamy. 20 lat, wybuch II wojny światowej. Ale też oczywiście są imigranci, którzy są porównywani do tych Turków okupujących Wiedeń, których dopiero z Europy przegonić może król Jan III Sobieski i jego następcy. Zatem wszystkie te marsze mają w jakiś sposób charakter antyestablishmentowy, co jest bardzo interesujące. Nawet te historyczne przykłady marsze, które były ewidentnie marszami poparcia, pochody pierwszomajowe, manifestacje poparcia dla nazizmu z pochodniami, one wszystkie miały bardzo silnie budowaną tę narrację, że my wciąż jesteśmy jakąś mniejszością uciskaną, niebezpieczną i albo Truman nam spuści na głowę bombę atomową, albo komuniści i Żydzi już na nas czekają, więc jednak maszerowanie jest zawsze związane z tym
protestem i poczuciem osaczenia, bo ci, którzy mogą po prostu robić politykę, wydawać książki i decydować o dekretach, nie potrzebują maszerować. I teraz na blogu pisze pan, na blogu Mitologia Współczesności, mitologiawspółczesna.pl, pisze pan o umarszowieniu polityki, jak rozumiem, jako o pewnym zjawisku, które ostatnio nabiera... Szereg bolączek, to o czym wspomniałem. To jako trend jest bardziej takie żywe. Tak, jako trend jest bardziej żywe, bo pojawiły się też nowe możliwości. Samo zjawisko maszerowania jako wyrazu sprzeciwu, czy czasem poparcia jest niezwykle stare i podejrzewam, że spokojnie możemy je analizować jako jedną z najbardziej pierwotnych form związanych z rytuałami towarzyszącymi mitom politycznym, ale jeśli przyjrzymy się tym zmianom, które zaszły w ostatniej dekadzie, to jeszcze w latach 90. badacze Hardy Negri w takiej książce Imperium ubolewali, o tutaj manifestują w stanie Chiapas, a tutaj manifestują w Korei, a tutaj w Ameryce i oni się nigdy nie dogadają, że są jakby częścią tego samego. Jedni nie widzą drugich, nie mają wspólnego języka, puch, minęło 10 lat i okazuje się, że w jakimś sensie częścią tego samego ruchu może być Majdan, Place Taksim i Tahrir, Indignados, Occupy Wall Street, oni mogą mieć bardzo, bardzo różne cele, czasem nawet sprzeczne cele, ale jedni od drugich uczą się pewnych sposobów posługiwania przestrzenią publiczną, mediami społecznościowymi, jedne media od drugich uczą się jak relacjonować, sami uczestnicy, no kilka jest co najmniej wypowiedzi uczestników Marszy Kodu, którzy mówią, naszym ostatecznym, jakby finalnym celem byłoby coś w rodzaju Majdanu. Mamy nadzieję, że to nie będzie konieczne, ale możliwe. Więc te porównania w przestrzeni publicznej, jakkolwiek one mogą być czasem przesadzone, świadomie nawet, one istnieją. Czyli to, że ta polityka się umarszawia w Polsce bardziej dziś niż powiedzmy dwie dekady temu, ale czy to jest związane tylko z tym, że no, mamy taki globalny, szczególnie w świecie zachodnim, też nie tylko globalną mobilizację mas i natężenie frustracji i buntu, czy jeszcze to można jakoś wpisać? Znaczy, jak rozumieć to, że to jest teraz, ta polityka jest bardziej umarszowiona niż była? Znaczy, przede wszystkim jest coś takiego jak próg uczestnictwa, czyli żeby na przykład wydać książkę, trzeba, nie wiem, być znanym autorem, mieć dużo pieniędzy, albo jakiś dojść, albo na przykład, żeby znaleźć się w Radio Tok FM, muszę mieć specjalne literki przed nazwiskiem, musiałem się tam już sprawdzić, wydać książkę, nie może sobie przyjść jakiś tam pan czy pani z ulicy i powiedzieć, o dzisiaj może ja bym wystąpił, opowiedziałbym o swojej wizji świata, ci ludzie nie mają dostępu do tego i teraz dotychczas ten próg w ogóle zapobiegał uczestnictwu tego rodzaju. Próg wejścia związany z przeróżnymi rzeczami, z pieniędzmi, z wykształceniem, z koneksjami, z tym, gdzie się kto urodził, z jakiej klasy społecznej pochodzi, jak sprawnie potrafi się posługiwać językiem polskim. Dzisiaj dzięki internetowi, mediom społecznościowym jedna osoba może wpaść na jakiś świetny pomysł. Zróbmy marsz miłośników Buraka. Burak dla całej Polski. I coś nie zapłacić korporacjom, żeby jego wpis był lepiej widziany i tak dalej, żeby tego nie idealizować. Nie, oczywiście. Oczywiście jestem bardzo daleki od idealizowania tego i tutaj jest bardzo dużo oczywiście takich negatywnych również aspektów tego, jak media społecznościowe umożliwiają kontrolę. No, o tym też już są dobre książki. Ale jednak to się dzieje. To się wydarza. To znaczy, do pewnego stopnia tak się zorganizował kult z jakiegoś tam spontanicznego pomysłu. Choć oczywiście są tacy, którzy mówią też inaczej. Tak trudno powiedzieć, kto tam ma rację. Ale to jest temat na inną rozmowę. Polecam się. Ale w zasadzie każdy, kto ma teraz jakiś pomysł i zdoła nim zainteresować kilka osób rozproszonych po całej Polsce, może założyć fan klub czegoś, mogą się spotkać, mogą pomaszerować. Więc te rzeczy są łatwiejsze niż dotychczas. To więcej, kiedy organizujemy coś takiego, ta wiadomość się rozprzestrzenia i te marsze czy wydarzenia mogą stać się wielkie i zaistnieć w przestrzeni publicznej jeszcze zanim ktoś w ogóle wyjdzie na ulicę. Tak trochę było z czarnym protestem. Napięcie było bardzo, bardzo długo budowane, ponieważ kolejne osoby ogłaszały, że przystępują, zmieniały zdjęcia profilowe, szereg takich narzędzi, którymi się już bardzo sprawnie posługujemy. I to jest interesujące, bo te narzędzia sprzedawał nam wielki kapitalizm, znaczy noś t-shirt z naszym znaczkiem, rób nam darmową reklamę i tak dalej. A teraz narzędzia są bardzo sprawnie
używany przez przeróżne lokalizacje. Tak, z każdego badania CBO wynika, że 1/3 dorosłych Polaków potwierdza, że miała na sobie koszulkę z bohaterem patriotyczną, z symbolami patriotycznymi. Wydaje mi się sporo fascynujące. Teraz jest bardzo ciekawe. Dobrze, to, ale właśnie, słyszę entuzjazm w pana głosie. Sama jestem rozentuzjazmowana, słysząc tutaj opowieść jednak o włączaniu ludzi, o tym, że, no, że ludzie mają coś, mają swoje opinie, chcą je pokazać, łączą się też w grupę, czyli budują jakieś własne tożsamości, ale też dokładną swoją brzydką twarz. To znaczy, czasami mam wrażenie, że głównym tematem czy jest pewien niepokój związany z wylewem przemocy na ulicy. Że czekaliśmy to teraz na ten moment historia, dokładnie 225 lat. To słowo chyba jest jakoś ukradzione nam, ale jak się tak się zastanawiam, to chyba uważam się za patriotę. W sensie jestem strasznie dumny z tego, że jestem Polakiem w taki sposób, że ilekroć spotykam się z moimi zagranicznymi przyjaciółmi, strasznie chętnie im opowiadam o polskiej wódce, o wszystkich czuł od dziadach, o różnych zwariowanych rzeczach, które się u nas działy, często ich polską muzyką i jestem wtedy szczęśliwy, jestem naprawdę zadowolony, ponieważ chciałem to jakoś zanalizować to. Ciekawe, bo z badań tak CBO, na które się powołuje, wynika, że ten polski patriotyzm to najczęściej się duma objawia w sukcesach sportowych, odnosi się do sukcesów sportowych. Być może to jest mój indywidualny jakiś ten, że w życiu nie miałem żadnego sukcesu sportowego. Ale nie, jestem też autorem analizy Adama Małysza jako bohatera kulturowego, więc też jakoś chyba tego czerpiam. Przepraszam, zamknięto analizować i od kilku lat prowadzę takie wykłady, wstęp do polskiej kultury i zwyczajów dla obcokrajowców. Przychodzą obcokrajowcy z całego Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem ludzi, doktoranci, studenci przeróżnych kierunków. No i dzielę się z nimi tym, co u nas najfajniejsze, jak opowiadam im o polskiej historii, puszczam im fragment potoku, jak kmici się pojmuje z Wołodyjowskim. Wszyscy z całego świata pytają, kto to ten kmicic, jaki on piękny. Strasznie rozczarowany, ja się dowiadują, że film sprzed kilkudziesięciu lat. No jest Daniel Olszewski, podbija serce na całym świecie. No i wczoraj miałem wykład i taka smutna przygoda nam spotkała. Podchodzi do mnie studentka z jednego z krajów azjatyckich i mówi: o, pan wspominał o Poznaniu, że tam się dzieją fajne rzeczy 11 listopada, więc kupiłam bilet do Poznania, ale wracam z odłoty, czy to dobrze? Mówię: no tak, najważniejsze rzeczy będą w piątek, czyli dzisiaj, to bardzo dobrze. Leninie, chodzi o to, czy to bezpiecznie, bo nasza ambasada wysłała list, żebyśmy na pewno nie byli w Warszawie. Nie, 11 listopada, bo to niebezpieczne i może nas odwiedzi jakaś krzywda. I teraz mam strasznie smutno. No niestety, rzecz o marek stworzenie tych 10 ambasadorów dla Polski, którzy wrócą potem do swoich krajów i za 20 lat będą mieli własny biznes i pomyślą, musimy tu zainwestować, kurczę, może Poland, wiem tyle o Polsce fajnych rzeczy tam, Wódka Mickiewicz, Punk Rock, Kazik Staszewski, no i chciałbym się powiedzieć, dobra robota, chłopcy, narodowcy, pod hasłem patriotyzmu, promowania Polski, wartości. Zepsuliście mi pół roku ciężkiej pracy tańczenia poloneza, czytania Mickiewicza, także opowiadania o powstaniu warszawskim, walce z komunizmem, o husarii, która patronuje marszowi, też opowiadam. Oczywiście sprawa nie jest taka prosta. Do pewnego stopnia wszyscy jesteśmy jakoś w to zaangażowani, bo jak rozumiem, odpowiedź organizatorów marszu będzie taka: dobra, dobra, to nie nasza wina, dlaczego media pokazywały tylko zamieszki, na początek a dobra informacja, nie pokazywały tych setek tysięcy rodzin z dziećmi, które też tam szły spokojnie, maszerowały. Tylko ja muszę, bo ja się z tym zgadzam jakoś tam. To jest tą powieścią media, tylko ja jako dziennikarz co roku chodzę na te marsze i poza tym, że rzeczywiście przemoc to jest dzieło jakiejś grupki ludzi, to pozostała część ją toleruje, a hasła, które wyśpiewuje już duża część tej manifestacji, no są naprawdę przemocą kierowanych bardzo często. Nie można się odciąć od tej przemocy, jeśli hasło zeszłorocznego marszu brzmiało Polska dla Polaków, jak dla Polaków, to jak rozumiem, nie dla mojej studentki z Tajwanu.
trenowałem w teamie zagranicznym, ale no niestety team się rozsypał z czasu sędzią w Polkowicach, gdzie bardzo dużo na rowerze pojeździłem z miejscowymi kolegami i można było się mocno skupić na trenowaniu. Powinna być wszystko w porządku. Marszów, maszerowania. Wczoraj doszło do zmiany na trenerskim ławce w dwóch klubach piłkarskiej ekstraklasy. Dariusz Dworczyk zrezygnował z prowadzenia Lechii Kraków, a jako powód podał 3-miesięczne zaległości finansowe klubu wobec niego. Do najbliższego meczu Wiślaków mają przygotowywać Kazimierz Kmiecik i Radosław Sobolewski. Z pierwszej ligi do ekstraklasy przeniósł się natomiast 39-letni Maciej Bartoszek. Dotychczasowy trener Fajniczanki będzie prowadził Koronę Kielce. Katar chce zabronić sprzedaży alkoholu na stadionach w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. W 2022 roku Mundial ma być odbycie zanim arabskiej i islamskiej kultury, a więc przestrzegać należy zasad tamtejszej religii za zabrania spożywania alkoholu. W Katarze w miejscach publicznych oraz na ulicach nie wolno pić napojów bezalkoholowych, które sprzedawane są tylko w niektórych hotelach. W trakcie mundialu ma powstać miejsce, w którym będzie można spożywać alkohole, ale ma ono być oddalone od obiektów i miejsc publicznych. 12 książek, 16 miast, miliony czytelników. Promocja czytelnictwa, jak jej nie było, mowa o czytelnictwie.pl, największym na świecie akcji promującej czytelnictwo. Do 30 listopada dzięki darmowym wypożyczalniom e-booków i audiobooków umieszczonym na 600 nośnikach w dużych miastach. Kampania ma szansę dotrzeć do milionów Polaków. Do czytelników co bezpłatnie trafi 12 tytułów, autorstwa między innymi Stina Wikinga, Davida Lagerfelda i Jacka Tukaja. Na mitologii zazwyczaj serwis reklamowy Sicilia Expo w Gdańskach oraz na plakatach znajduje się kod, który umożliwia pobranie książek. Ale to nie wszystko. Użytkownicy mogą dzielić się kodami ze swoimi znajomymi. Organizatorami akcji są Krakowskie Biuro Festiwalowe jako operator programu Kraków, Miasto Literatury UNESCO oraz Platforma Obobitów.com. O cenach i szczegółach kampanii i autorami i jak program Kula są i Pawłem Kolańskim rozmawiała Luzia Dobła. Nasza historia także trudna powstania i w ogóle, ale jest to coś tak jak tożsamość lokalna, to co jest czysto pozytywne i w żaden sposób nie powinno być zwrócone przeciwko komuś. Znaczy to na pewno się nie wyklucza z byciem sympatykiem, z byciem Europejczykiem, czy nie, z byciem fajnym gościem. Bo ja mam wiersz, nie ma tu za chwilę opowiedzieć, będzie profesor Czapliński opowiadał. Być Polakiem to ani zaszczyt, ani chluba, ani przywilej. Tak samo jak z oddychaniem. Nie spotkałam jeszcze człowieka, który jest dumny z tego, że oddycha. Podobno jest to największa na świecie akcja promująca czytelnictwo. Przejęłam od Polaków pewną ilość ich wad narodowych, bo moja nienawiść do faszystów polskich jest większa niż do faszystów innych narodowości i uważam to za bardzo poważną cechę mojej polskości. Nie dał dostępu milionom ludzi do bezpłatnych e-booków, do tak atrakcyjnych książek, tak atrakcyjnych tytułów. Akcja jest dostępna, do niedawna była dostępna tylko w 16 miastach Polski największych. Mówię tylko, ponieważ to i tak jest coś imponującego, ale po tygodniu trwania spotkaliśmy się z tak wieloma klubami internetu z całego kraju i ze świata, tak naprawdę z Polakami, z Polakami mieszkającymi za granicą, żeby im też w jakiś sposób było widzieć udział w akcji, dostęp do darmowych e-booków. I w związku z tym zmieniliśmy nieco formułę, umożliwiliśmy tak naprawdę każdemu na całym świecie bezpłatne wykorzystanie bezcelowych e-booków i audiobooków. Tak, usłyszałam darmowe e-booki. Co trzeba konkretnie zrobić, żeby pobrać taką darmową książkę? Kilka możliwości za funkcjonowanie właśnie tej celu. Warunkiem kołości postawiania kontraktu, na przykład tygodniowe urządzenia, czyli po pierwsze mamy urządzenie z systemem Android lub systemem iOS. To są dwa systemy najbardziej utrzymywane, najbardziej popularne w naszym kraju. To jest 90% Właśnie usiedliśmy w Kendalu, na spotykaniu właśnie
najczęściej? Wyciąganie. Na przystanek, rozumiem. Szczegóły u dealerów. Tak o tym myśleliśmy, żeby to zdarzało się przy okazji niejako. Właśnie w momentach, kiedy mamy chwilę na poczytanie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wyciągamy telefon, skanujemy tu aparat. Pozostaje nam jeszcze logowanie do aplikacji. Jeżeli mamy już konto, to odlogujemy się tym kontem. Agnieszka Lipińska. Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie trwa msza rozpoczynająca obchody Święta Niepodległości. Bierze w niej udział prezydent Andrzej Duda. Nie żyje Leonard Cohen, kanadyjski poeta i piosenkarz, miał 82 lata. Szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry z wizytą na Antarktyce będzie rozmawiał z naukowcami o skutkach zmian klimatycznych w tym regionie świata. Więcej informacji o 10. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Czyli mamy książki dla dzieci, na przykład mamy Magiczne Drzewo Andrzeja Maleczki, mamy komiks po raz pierwszy w historii, Kajkaj Korkosz, mamy biografię Ilona Maska, który jest tak naprawdę największym wizjonerem XX wieku, ale mamy też bardzo mocną literaturę, mamy Mśnienie Stephena Kinga, no to jest tytuł, który zna każdy tak naprawdę. I co ważne, większość tych książek mamy także w wersji audiobookowej. Mśnienie Kinga, myślę, że jest takim największym magnesem, no dlatego tak o tym krótko mówię, ale warto zwrócić uwagę na to. Agnieszka Lichnerowicz, a naszym gościem w Poznaniu jest profesor Przemysław Czapliński, literaturoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry, panie profesorze. Chciałabym porozmawiać o poezji w dwudziestoleciu międzywojennym, to znaczy trochę o tym, jak toczyły się wtedy dyskusje na temat tego niepodległości narodu, jak właśnie poeci literaci się do tego odnosili, ale muszę na początek zapytać pana profesora, jak pan usłyszał wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, zwycięstwo Donalda Trumpa. I pewnie jak wielu pan się na chwilę zamyślił, co się stało, jak to możliwe, to jaka książka przychodzi panu do głowy, po którą może warto sięgnąć, bo może coś tam się zrozumie lepiej na temat tego, co się dzieje. Nie mam takiej książki, która by pozwoliła zrozumieć, ale są takie książki, które na przykład biją na alarm, uświadamiają sobie, że będziemy samotni, że każdy z nas będzie samotny, że nadchodzą straszne czasy i to przyszło mi po prostu do głowy powieść Malcolma Lowry'ego zatytułowana Pod wulkanem, bo mam wrażenie, że sytuacja międzynarodowa, która się wytwarza, napięcia, które istnieją, i ona się podoba wydawcom, w związku z tym zależało mi na udziale. Przez ostatnie 40 czy 50 lat porządku udało nam się nadchodzi, że żyjemy w związku z tym pod wulkanem. Takim powodem do dumy, powieść Malcolma Lowry'ego jest pod tym względem wspaniała. Mamy znak, mamy wydawnictwo Czarte, tamtych czasów, mamy wydawnictwo literackie, mamy Czarną Owcę, tamte woje, ale zarazem Rebis, jakby uświadamia, że wulkan od czasu do czasu książki, może się uaktualnić. Dalej, druga rzecz, która przyszła mi do głowy, to na przykład Człowiek bez właściwości Roberta Musila. To czterotomowa, esejistyczno-felietonowa, dygresyjna powieść, bardzo nieatrakcyjna dla tych, którzy uwielbiają akcje, niesłychanie atrakcyjna dla tych, którzy uwielbiają zderzenie z myślą, czy spotkanie z myślą wielokierunkową, myślą pojemną, pazerną, można by powiedzieć, to znaczy taką myślą, która wciela się w rozmaite, wsiada na rozmaite grzbiety, na rozmaitych bohaterów i zarazem jest bardzo głodna świata i z tym światem chce się spotkać. Ten tytułowy Człowiek bez właściwości to jest paradoksalnie ktoś, kto potrafi przyjąć dowolną charakterystykę, bo tak bardzo nie ma własnych poglądów, że w pewnym momencie gotów jest zgodzić się niemalże z każdym. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach też coś takiego istnieje, pewnego rodzaju nadmiar przynależności nie z powodu siebie poglądów, lecz właśnie z powodu To strasznie ciekawe, bo ja przyznam, że nie znam tych powieści, tak? Bo to powieści, więc od razu Robert Musil, cztery tomy, no to tam to dobrze pamiętam. Po ponad tysiąc, ponad tysiąc stron. Żeby nam nie uciekło, ale mam nadzieję,
takim razie wrócić za tydzień, dwa też do tej rozmowy, jak będzie się ta sytuacja rozwijać, ale 11 listopada, święto polskiej niepodległości, wywalczonej, czy wynegocjowanej w 1918 roku. Zobaczymy teraz właśnie, nie tylko w Polsce, to się układa jakoś w obraz całego Zachodu, dyskusję na temat tego, czymżeż jest naród, czymżeż jest niepodległość w dzisiejszych czasach. A jak to było wtedy? Właśnie oczami poetów. Na co by pan profesor zwrócił uwagę? Bo my tą poezję pewnie znamy przez pryzmat szkolny, więc może nieco tak schematycznie. Ci młodsi znacznie częściej korzystają ze smartfonów. W pewnym sensie oczywiste pytanie, a z drugiej strony właściwie dotyczące zjawiska tak obszernego, że nie da się na to odpowiedzieć. Pytanie jest oczywiste, ponieważ w 1918 roku i jeszcze w następnym, pewnie w następnym, odzyskanie niepodległości było wydarzeniem ekstatycznym, podniosłym, wydarzeniem wytęsknionym, wymarzonym od kilku pokoleń, tak przekazywanym z przodków na potomków. W związku z czym właściwie wszyscy poeci, wszyscy twórcy jakoś musieli się do tego odnieść. Stąd właściwie mamy schyłku 18 roku i później w następnych latach zalew takiej poezji, o której dzisiaj pewnie już nie pamiętamy, ale to byłaby taka poezja, która witała niepodległość. To jest poezja bardzo schematyczna, stereotypowa, raczej i raczej postromantyczna, cała akcja czy neoromantyczna, taka młodopolska, w taki niekoniecznie, niekoniecznie ciekawa. Natomiast do tego, żeby włączyli się w misję promowania czytelnictwa. To, co jest interesujące w tej koniecznej odpowiedzi na badaniach nową sytuację, to są próby wypracowania nowej postawy, nowej pozycji. No i tutaj oczywiście warto przypomnieć, bo na inną ciekawą informację. Po pierwsze, o tych wierszach, jeśli czytają nasi znajomi albo mówią, nie przyszliśmy z, czytamy, jeśli w naszym otoczeniu jest ktoś, kto to robi, mówią, nie przyszliśmy z jednej strony, z jednego obozu, z jednych okopów. I to chcieliśmy wykorzystać. Wiemy, że ludzie, którzy wiersz Edwarda Słońskiego czytania, też lubią się rozdzielił na swój bracie, zły los trzyma straż, w dwóch wrogich zawieszańcach stoimy twarzą w twarz. To jest oczywistość dla ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, tym bardziej dla Polaków, którzy walczyli, bo przecież mogło się zdarzyć tak, że w czasie I wojny światowej Polacy stawali naprzeciwko siebie i ze sobą walczyli, do siebie strzelali, siebie atakowali, siebie zabijali, ponieważ należeli do armii wrogich, nagle armii, które stały się sobie wrogie. To była też nasza historyczna szansa, prawda, że wcześniej zaborcy ponad naszymi głowami umówili się co do traktatu rozbiorowego, a w 1914 roku nagle doszło pomiędzy nimi do konfliktu. I w ten sposób zrodziła się dla nas historyczna szansa. Trzeba naprawdę wiedzieć, nieco czego szukam. Inaczej polegać na czyichś rekomendacjach. Tym samym doświadczeniu, okopowym doświadczeniu pisał już do tego gospodarowania, Józef Wittgen w 1920 roku w takim pamiętnym, przejmującym, niezwykłym wierszu zatytułowanym Hymn o łyżce zupy. Tutaj u Wittgena to spojrzenie jest inne. On wie, do kogo mówi, o kim mówi, ale celowo uogólnia. To nie Polak, Niemiec, Francuz siedział w okopach, tylko człowiek. Nie stać ich na książki, że książki są drogie. Wiersz zaczyna się od słów. A tutaj jest właściwie ta bariera zdecydowana, bo to jest zupy zamarznięte w obcej ziemi. Takiego efektu, że coś jest za darmo, to zimy, tego nie doceniamy. Przez trzy skwarne lata, tylko też mamy świadomość tego i w jakiś sposób staramy się postawić pewne bariery, aby pokazać wyjątkowość tej sytuacji. Na czym polega wyjątkowość tej akcji? To nie jest tak, że my te książki rozdajemy za darmo. Nie jest tak, że jakie były te nastawienia do nowej sytuacji. I sama pani zwróciła uwagę na to, że jedno z nowych nastawień, żeby zdążyć przeczytać 12 książek w ciągu miesiąca. O to chodzi. Dajemy 12 świetnych książek, na próbie znalezienia możemy sobie wypożyczyć, możemy przeczytać tylko jedną książkę w danym momencie. Jeśli chcemy przeczytać 12, możemy się postarać i może nam się uda. Może uda nam się przeczytać połowę. Ale tak naprawdę jesteśmy prezentowani do wyboru i mamy takie poczucie tego czekającego zegara. Wspólnoty ogólnoludzkiej. Chcieliśmy stworzyć na początku w jakimś sensie
barierę polegającą na tym, że paroksyzm pierwszej wojny w książce musimy znaleźć miał już w sobie bardzo wiele nacjonalizmu. W jakim sensie to było utrudnienie, to też zmuszało ludzi II wojna światowa, do tego, żeby wyszli z domu, żeby gdzieś tam się rozejrzeli z tymi plakatami. Faktycznie wiele osób do nas pisało, czy mieliśmy świadomość, że wiele osób faktycznie się to angażuje i szuka tych plakatów. A czy dużo tych plakatów jest w mieście? No łącznie jest ich ponad 600 przez nas w miastach. A w Warszawie? W Warszawie jest ich około 60. Czyli trzeba zrobić sobie wycieczkę po stolicy, żeby znaleźć odpowiednie pytania. My się staramy pomóc i zamieszczamy na mapie na stronie internetowej akcji taką mapę, gdzie większość tych plakatów jest zaznaczona. Pierwsza w takim rzecz, sensie to jest ułatwienie. Której należy pewnie powiedzieć. Warto dodać informację o tym, co się zmieniło. Gałczyński napisał tak. Wczoraj do akcji mogła wejść w zasadzie nikogo z domu. Polska od pierwszego. I w zasadzie na całym więc kiedy wybucha Polska, postanowiliśmy, bo ona rzeczywiście jakby pojawia się nagle, to mamy przede wszystkim do czynienia z taką sytuacją z Kanady, Ukrainy, Australii, cudownej, dostawaliśmy. Ale też mniejszych miast Polski, tak, czyli też, takiego politycznego bezprawia. To znaczy, że właściwie ląd, który się wyłania, jest lądem do zajęcia. Można wejść tam, będąc bardzo młodym poetą i zacząć rozdawać wiersze, krzyczeć wiersze, deklamować wiersze. Można zaproponować siebie publiczności i stać się poetą, zostać uznanym za poetą. Jest bardzo wiele takich zachowań w dużych miastach oczywiście, takich zachowań o charakterze publicznym, rynkowym. Poeci uświadamiają sobie, że status poezji się zmienił, że trzeba kierować słowo nie do tomiku poetyckiego, który trafi do biblioteki, tylko może należy spróbować wyjść na ulicę, rozkleić wiersz na płocie, na murze, rozdawać ulotki, krzyczeć wiersze, deklamować wiersze, urządzać wieczory poetyckie, ale takie wieczory, które będą trochę happeningiem, trochę skandalem. Więc to, z czym mamy do czynienia na przełomie 18-19 roku, to jest rosnąca liczba programów, konceptów poetyckich i równocześnie pewnego rodzaju walka. Walka na programy, walka na pomysły, czym jest poezja, czym ma być poezja. Wśród nich cały czas wokół tego krążymy, wśród tych pomysłów koniecznych. Pojawia się również problem, nazwijmy to tak, problem wspólnot. Wydaje się, że jednak dominująca odpowiedź jest odpowiedzią, uwolnijmy się od dotychczasowego sposobu postrzegania tożsamości zbiorowej i spróbujmy wymyśleć inną. I teraz te najsłynniejsze teksty uwalniające się, próbujące się uwolnić, deklarujące uwolnienie się od tożsamości wąskiej, narodowej, to jest oczywiście Herostrates, Leszka Serafinowicza. Ja nie chcę nic innego, niech jeno mi płacze, jesiennych wiatrów gęćba w półnagich badylach. Latem niech się słońce przegląda w motylach, a wiosną niechaj wiosnę nie Polskę zobaczę. Więc sądzę, że w tym roku podobnie będzie Leszek Serafinowicz. To jest jeden z najsłynniejszych wierszy wyrażających wolę poety, który mówi oczywiście o czymś we własnym imieniu. Ja nie chcę, ja chcę, ja pragnę, ja pożądam, ale jednocześnie mówi właśnie w imieniu człowieka, który chciałby się radować, cieszyć, dopóki powiem tego zaangażowania. I tu mogę potwierdzić, że to jest tak bardzo ciekawe, ale jest faktycznie spora przewaga kobiet. To jest takie dane, które najłatwiej może zmierzyć. Ale też z dużym zainteresowaniem obserwujemy to, o czym już mówił wcześniej Paweł, że nie ma takiego ścisłego podziału wiekowego. To nie jest tak, że to na przykład tylko młodzi. Że dzięki tej szerokiej ofercie i w związku z czym i w sumie mimo wszystko chyba prostemu zarazem podwojona i uproszczona. Tak? Wszystkie znaki odsyłają zawsze do Polski, zawsze do czynu zbrojnego, zawsze do obowiązku patriotycznego, ale to podwojenie jest tak naprawdę uproszczeniem, zredukowaniem. Nikt nie żyje, wszyscy tęsknią, nikt nie ma swojej teraźniejszości, wszyscy patrzą w przyszłość, gdy wreszcie Polska będzie niepodległa. Więc teraz pojawia się poeta, który mówi: a wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczy. No i oczywiście
ten pamiętny, ojczyzna moja wolna, wolna, więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada. Poezjo, ty żeś na kochany kazała klękać, wiążąc rany, wodząc przed oczy rozkochane te pasy i żupany. Cóż mi zrobić teraz z mową, która zbłąkana w tej manierze, w pawelże bije i pukleże, ojczyznę wzywa, wstań na nowo. Odrzucam oto płaszcz Konrada. Więc poeta mówi, nie będę dziedzicem wielkich poetów romantycznych w naszej trójce wieszczów, nie będę nosił na sobie tego płaszcza, który z jednej strony nadawał ważność, decydował o tym, że słowa kierowane przez poetę do społeczności były słuchane. On tego nie chce, zrzuca ten płaszcz Konrada z ramion, ale dzięki temu odzyska, wolność, tak, odzyska wolność, pojedynczość, będzie mógł być sobą, będzie mógł się cieszyć życiem. Rzecz charakterystyczna, wszyscy skamandryci. No nie, no jest jednak różnica między słuchaniem po jednym wierszu zatytułowanym Wiosna i we wszystkich tych wierszach Wiosna papierową książkę, która szaleści pachnie takim ja właśnie zjawiskiem, które odsyła do wszystkiego z wyjątkiem ojczyzny, z wyjątkiem przebudzenia się Polski, z wyjątkiem narodzin nowych Polski i tak dalej, tak dalej. Wiosna jest wydarzeniem przyrodniczym, miłosnym, o czasem, kiedy ludzie zakochują się w sobie i tak dalej, tak dalej. Jest także słynny dytyramb Tuwima Wiosna, w którym się dzieją rzeczy straszne, ponieważ to jest taki wiersz o tym, że na wiosnę najbiedniejsi w mieście zaczynają się roić, ale tak czy owak Polska z wierszy znika jako obowiązek. Znika jako patriotyczny ciężar, patriotyczne przedmiot. Tak mam wrażenie, pierwszy pomysł, który po prostu polega na tym, że poeci, zwłaszcza skamandryci, mówili, cieszmy się, radujmy się, cieszmy się życiem, bądźmy wreszcie ludźmi, oprócz tego, że jesteśmy Polakami, a to oznaczało jakąś indywidualizację. Nie mówimy na przykład, że drugi tak bardzo krótko już pana profesora poproszę, bo przestaje być interesująca. Nie, pomysł polegał chyba na tym, żeby wskazać na ową ważne jest dla nas to, że zachęcamy ludzi właśnie do tego, żeby poznawali fabuły, poznawali literaturę. Taką mianowicie, sposób, która by wynikała z nadchodzącej nowej ery cywilizacji, nowej ery technicznej. Tutaj dobrze, zachęcamy do skorzystania z czytaj.pl, a gości Polskiego Radia 24 byli panowie Jakub Kulasa, koordynator akcji konieczne jest braterstwo ludzi ponad narodami, więc już nawet nie Europa, ale opaszmy całą kulę ziemską jakimś braterstwem, taką solidarnością tych, którzy pracują. Tak jak pisał nie futurysta, ale Piper, czyli wspaniały poeta, niesłychanie trudny poeta, twórca awangardy krakowskiej. Była niegdyś od morza do morza, dziś być musi od dłoni do dłoni. Prawda? To bardzo ładny, krótki, taki krótko ujęty obraz tej koniecznej solidarności, która jest związana z więzią, jaką trzeba wypracować, aby nie powtórzyło się to, co się wstało. A u Grzybosia z kolei jest też taki wiersz z 1925 roku, tomu zatytułowanego Śruby. Naraz prąd wstrząsnął Polską od Bielska po Gdańsk. Czyli następuje takie nowe zdefiniowanie Polski. Już nie czyn zbrojny, nie straszni wrogowie, ale właśnie nowe zjawisko techniczne, czyli prąd, który łączy i wstrząsa. To panie profesorze, musimy zawiesić. Ja bardzo żałuję, ale ja już zaplanowałam kolejne audycje, także bardzo dziękuję. Zapraszam od razu profesor Przemysław Czapliński, literaturoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Święto niepodległości w Tokio. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Wojtek i Renew, Reneusz, jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na ludne imprezy wysyłam swój hologram. Czemu mówisz, że nie przez Wojtek i Reneusz zachęcają. Kupuj w Saturnie z technologicznym rabatem aż do 15%. Teraz telewizor Philips 55 cali z technologią Ambilight w klasie energetycznej A aż o 455 zł taniej. Sprawdź w sklepie lub w Saturnie.
Rozpoczęła je godzinę temu msza w świątyni Opatrzności Bożej w Widanowie. Uczestniczył w niej prezydent. Potem Andrzej Duda złoży też wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze i wręczy odznaczenia państwowe, a w południe państwowe uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza. Nie będzie natomiast jednej narodowej manifestacji. W stolicy odbędzie się aż 20 różnych zgromadzeń, w tym 3 duże marsze Klubu Narodowców i Antyfaszystów. Marsz organizowany przez Komitet Obrony Demokracji ma być nie tylko radosnym upamiętnieniem rocznicy odzyskania niepodległości. Jak mówił Mateusz Kijowski w poranku Radio Tok FM, ma to być też spotkanie ludzi, których niepokoi obecna sytuacja w kraju. Cichosza znowu jest zagrożona, nie za marzenie bezpośrednio utratą niepodległości, ale utratą wolności obywatelskich, utratą praw obywatelskich, praw człowieka niektórych nawet. No to jest takie święto z jednej strony, z drugiej strony z pewną taką nutą smutku, że odchodzimy od tego, co przez sobie te prawie 100 lat osiągnęliśmy. Marsz Kodu to nie jedyna zapowiedziana na dziś manifestacja przeciwników obecnej władzy. Wspólnego protestu nie udało się zorganizować. Kijowski zapewnia, że zapraszał i partię Razem, i antyfaszystów do wspólnego uczczenia święta niepodległości, ale zaproszeń nie przyjęto. Zresztą lider Kodu nie kryje, że na przykład z antyfaszystami mu nie po drodze. Moim zdaniem niepodległość Polski trzeba świętować radośnie, z odsłoniętą twarzą i bez żadnych kijów, bez nastawiania się na jakiejkolwiek bójki. Marsz Komitetu Obrony Demokracji rozpoczyna się o 12.30. O
14 ruszają narodowcy, a godzinę później antyfaszyści. Osobno 11 listopada świętuje PiS. Partia rządząca organizuje obchody w Krakowie. Pojawią się na nich prezes Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło. Uroczystości rozpoczną się po południu, mówi wojewoda małopolski Józef Pilch. Rozpoczynają się o 16.30 mszą świętą na Wawelu. Pan prezes złoży kwiaty w kryptach, jak i pod pomnikiem Jana Pawła II. O 18.00 będzie spotkanie w Sokole. Jest planowane jego przemówienie, występy patriotyczne. A za godzinę w Warszawie prezes PiS złoży kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego obok Belwederu. Leonard Cohen, kanadyjski poeta, pieśniarz, zmarł w wieku 82 lat. Kanadzie i całemu światu będzie go brakowało. Jego twórczość była wyjątkowa, ważna dla wielu pokoleń, napisał premier Kanady Justin Trudeau. Jak przypominał w TOK FM dr Marcin Napiórkowski w rozmowie z Agnieszką Wichnerowicz, kariera Cohena nie była łatwa i prosta. Minęły lata, nim stał się znany i popularny. Cohen stał się znany po tym, jak już porzucił marzenia o wielkiej karierze literackiej, chociaż był żartem. Wymieniało się go wielokrotnie wśród kandydatów do Nagrody Nobla. Po śmierci artysty poinformowała rodzina na jego stronie na Facebooku. Cohen urodził się w 1934 roku w Montrealu w średnio zamożnej żydowskiej rodzinie. Jego ojciec pochodził z Polski, a matka z Litwy. Szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry z bezprecedensową wizytą na Antarktyce. To najwyższy przedstawiciel władz USA, który odwiedza ten region. Kerry będzie rozmawiał z naukowcami o skutkach zmian klimatycznych w tej części świata. Agencja Associated Press przypomina, że Kerry uczynił z walki z globalnym ociepleniem jeden z kluczowych postulatów amerykańskiej dyplomacji, a wcześniej przez kilkadziesiąt lat poświęcał się tej sprawie jako senator. Z pięciocalowym wyświetlaczem, aparatem 13 megapikseli oraz z miejscami na zachodzie i w centrum pokruszy śnieg, na północy deszcz ze śniegiem, do tego przeważnie pochmurno, a na termometrach od 0 w Białymstoku, 1 stopień w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Toruniu, 3 w Lublinie i Wrocławiu, do 6 w Krakowie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Tylko teraz w ofercie leasing 1%, jedynie 5% wpłaty własnej i rok ubezpieczenia w cenie samochodu. To uczucie w końcu kupić sobie nowego Mercedesa? Najlepsze ever! Święto niepodległości. Liczba samochodów jest ograniczona. Zapraszamy do salonu Mercedes-Benz. Media Expert, czyszczenie ekspozycji od 12 do 14 listopada. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wojtek i Ireneusz z Saturna zachęcają. Kupuj w Saturnie z technologicznym rabatem aż do 15%. Teraz lodówka Samsung z technologią No Frost w klasie energetycznej A+ plus aż po 277 zł taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia też ma. Całkiem łysy! Wosku on nie nosi! Prawie 7 minut po godzinie 10 słuchają państwo Polskiego Radia 24. Jest piątek, 11 listopada. Ja wszystkich radzikami zapraszam do godziny 15. A my już za kilka minut porozmawiamy o tym, jakie wnioski dla współczesnych płyną z historii odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Debata Polski Radia 24 dziś po godzinie 10.15, a wcześniej przenosimy się na warszawski dialog. Najgorsza nadwina. Odśpiewanie hymnu narodowego rozpoczęła się uroczysta msza święta w świątyni Opatrzności Bożej. To pierwsza eucharystia odprawiona w głównym kościele świątyni na warszawskim Wilanowie. Właśnie przewodniczy dyplomat polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Homilię wygłosił biskup Stanisław Chmielewski. Na miejscu jest reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążyn. Dzień dobry. Wielu znakomitych gości pojawiło się dziś w świątyni Opatrzności Bożej. Taka data msza święta, pierwsza odprawiana w górnym kościele świątyni Opatrzności Bożej, ma niezwykłą oprawę, również ze względu na to, kto uczestniczy w tej modlitwie. Są tutaj najważniejsze osoby w państwie, z prezydentem, premier, marszałkami Sejmu i Senatu na czele. Są też tłumy warszawiaków, ludzie już od rana ustawiali się w bardzo długiej kolejce, żeby móc wejść do wnętrza świątyni, żeby móc uczestniczyć w tej niezwykłej, bardzo ważnej i historycznej, jak podkreślają wszyscy jej uczestnicy mszy świętej. Obrada bardzo uroczysta, atmosfera podniosła. Jakie słowa, jakie emocje dominowały w wystąpieniach dzisiejszych gości? Świątynia Opatrzności Bożej to również i przede wszystkim Centrum Opatrzności Bożej, które organizuje co roku Święto Dziękczynienia, więc nie mogę tutaj dzisiaj zabraknąć słowa dziękuję, te podziękowania.
są adresowane głównie do darczyńców, którzy dzięki spłacanym pieniądzom przyczynili się do tego, że to miejsce, te świątynie, świątynie Opatrzności Bożej mogła powstać. Te podziękowania płynęły dzisiaj z ust zarówno kardynała Kazimierza Miecza, jak i arcybiskupa Stanisława Gąbeckiego, który wspomniałeś, wygłosił homilię w czasie tej mszy świętej. Oprócz podziękowań mówił również i nawiązywał do święta niepodległości, które dzisiaj w całej Polsce jest obchodzone. I mówił, że świątynia Opatrzności Bożej to jest taki symbol jedności wspólnot, o którym nie wolno w takim dniu jak ten dzisiejszy zapomnieć. I przewija się cały czas motyw, którego wynikało, Polacy musieli czekać ponad 200 lat na świątynię Opatrzności Bożej. Czy świątynia jest już ukończona? To jest zakończony dopiero pierwszy etap budowy. Widać to zresztą, kiedy jest się tutaj we wnętrzu. Rzeczywiście wnętrze jeszcze dość surowe. Wszyscy podkreślają, że cały czas to miejsce jest w budowie i budowane będzie jeszcze bardzo długo. Należy podkreślić, że świątynia to nie tylko to miejsce konsekrowane, gdzie będą odbywały się Eucharystie, to również muzeum dwóch wielkich postaci, świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oczywiście przed Centrum Opatrzności Bożej wielkie jeszcze wyzwanie dokończenia tej inicjatywy. Przypomnijmy, trwa uroczysta msza święta w świątyni Opatrzności Bożej. Na miejscu jest Ewa Wysążnik, reporterka to Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. W studiu już z kolei Dariusz Kałan, analityk do spraw Europy Środkowej. Dzień dobry. Na początek muszę zapytać, jak na Węgrzech przyjęto zwycięstwo Donalda Trumpa. Znaczy, wiem jak przyjęto, bo już Viktor Orban ogłosił, że to wspaniała wiadomość, demokracja. Wciąż żyje, media się rozpisują, te prorządowe no, z satysfakcją o końcu demokracji liberalnej, w której rządziła jakaś elita, nie dopuszczała innych do głosu. Viktor Orban rzeczywiście otwiera szampana. Ma ku temu powody. Po pierwsze, był jedynym oprócz prezydenta Zemana politykiem rządzącym w krajach Unii Europejskiej, który otwarcie poparł Orby Donalda Trumpa, w tym wyścigu wyborczym. A po drugie, rzeczywiście jeżeli Trump będzie realizował te założenia, o których mówił w kampanii wyborczej, to dla Węgier oznacza to takie duże rozluźnienie, to znaczy w ostatnich kilku latach rządów Orbana, wcześniej także Hillary Clinton jako sekretarz stanu, relacje węgiersko-amerykańskie były de facto zamrożone. Myślę, że Orban też miał dużo pretensji takich osobistych do sekretarz Clinton. Pamiętam taką sytuację z roku 2012, kiedy Clinton przyjechała do Budapeszt i miała przemówienie w Węgierskim Zgromadzeniu Narodowym. I po prostu skrytykowała porządki wprowadzane przez partię Orbana. Orban siedział kilka metrów od niej i wiem, że to rzeczywiście było takim traumatycznym wydarzeniem. On nie lubi, kiedy się go krytykuje. No i później te relacje de facto były zamrożone. Jeszcze było kilka mniej lub bardziej widowiskowych skandali. Między innymi Stany Zjednoczone zablokowały wjazd do USA kilku ważnych urzędników węgierskich z bliskich partii rządzącej. Więc teraz oczywiście jest taka szansa na prześlej. Jeśli Trump spełni nadzieję Orbana, to Węgry stracą takiego globalnego policjanta, chyba jedyny skuteczny głos, który był w stanie w jakiś sposób mobilizować Węgry w ostatnich latach. Wspierać nas w naszych działaniach w żaden sposób nie osłabiają liczby patroli, liczby funkcjonariuszy, też, jaka na co dzień jest w innych województwach. No właśnie, uroczystości to znaczy państwowe, bo rozumiem, że ta radość jest się na placu Piłsudskiego od godziny 12 na tych emocjach, tak, zmiany, że elity, establishment obalony, ale realnie Natalia Żyto, Polskie może Radio. Na tym mogą na Węgry skorzystać, znaczy być w lepszej sytuacji za rządów Trumpa, no w tym sensie mogą być elity rządowe węgierskie w lepszej sytuacji, że nikt nie będzie przysyłał raportów na temat łamania praw człowieka, żaden urzędnik amerykański nie będzie uroczystości oficjalne organizowane przez wojewodę małopolskiego rozpoczną się mszą na Wawelu. Po niej około 11 ulicą Krakowa przejdzie defilada. Ruszy ona traktem królewskim w kierunku placu Matejki, gdzie w Krakowie znajduje się grup nieznanego żołnierza. Będzie się to wiązało z wyłączeniem ruchu, w tym ruchu komunikacji zbiorowej na ulicy Czasowej, czyli
samym centrum miasta, niedaleko Dworca Głównego, o czym mówił chałupecnik z krakowskiego zarządu infrastruktury komunalnej i transportu. Uroczy w tej defiladzie przejdą krakowianie, ale będzie też obecna policja konna, będzie wojsko, pokaz chińskiego sprzętu, a po przemarszu przemówienia i złożenie kwiatów nagrodzenie samego żołnierza. Nad prawidłową organizacją ruchu w tym czasie czuwać będą policjanci drogówki, ale jeżeli pozwoli pogoda, nieco inaczej będzie wyglądać także ruch powietrzny. 11 listopada podczas uroczystej defilady będziemy mogli spoglądać w niebo i zobaczyć dwa wojskowe samoloty KASA, które będą odbywały swój przelot właśnie nad odbywającą się defiladą ulicą Krakowa. Przyjmijmy jednak, że większość mieszkańców turystów będzie chciała poruszać się po Krakowie samochodem lub tramwajami. Warto złapać zwłaszcza jeden tramwaj, patriotyczny, a w nim będzie można posłuchać polskiej poezji i nie tylko. Ale także bardzo narcystycznymi. Nie wiem, czy jednak one się do siebie szybko nie zrażą. W tramwaju takich pieśni będzie można posłuchać, a później południem na rynku głównym zanucić w ramach lekcji śpiewania. Że Trump będzie realizował te hasła, o których mówił on, a także jego współpracownicy, między innymi wiceprezydent Pence w czasie kampanii. No to taki czarny scenariusz, czarny sen Europy Środkowej. Jednak musimy brać pod uwagę, to znaczy taki, że Ameryka traci całkowicie zainteresowanie naszym regionem, że nie wspiera Ukrainy, że nie wspiera Waldemar Domański, pomysłodawca koncertu. Nie wszystkie utrudnienia mają jednak związek ze światem narodowym. Niektórzy spędzają wieczór zupełnie inaczej. Retoryczna rzeczywistość, kampania, z drugiej strony są pewne zobowiązania, pewne umowy międzynarodowe, które są już podpisane. A on jest bardzo pragmatyczny, czy on bada, jak daleko może się w tych relacjach międzynarodowych posunąć, oby nie za daleko. Kwadrans po godzinie 10. No tak, ale też Orban nie w swoich działaniach na scenie wewnętrznej w minimalnym stopniu bierze pod uwagę to, co się dzieje wokół niego. Znaczy tutaj kryzys rosyjsko-ukraiński jest tego najlepszym przykładem. Orban nie dostrzega w tym żadnego zagrożenia dla Węgier. Wręcz przeciwnie, dostrzega szansy. Dlatego, że jeśli państwa Unii Europejskiej zamrażają w pewnym momencie relacje z Rosją, to to jest szansa dla Węgier, które mogą, na przykład dla firm węgierskich, które mogą wejść na rynek rosyjski. Ostatnio jednak partia premiera Orbana poniosła w parlamencie porażkę i poniosła tę porażkę prestiżową i przez to, że nie poparła ją inna partia, bardziej na prawo skrajna i Jobbik, a nie poparła nowelizacji konstytucji, która miała utrudnić.